Matura 2023, matematyka, pierwsze wrażenia po tym egzaminie. Wydaje mi się najłatwiejszy. Od angielskiego i polskiego mi łatwiej chyba szło. I no co, matma chyba najłatwiejsza mi się wydaje. Naprawdę łatwa się wydaje. Angielski chyba najgorzej mi poszedł, ale matma powinna być git. Panowie, jakie zadanie mogło wam sprawić największy kłopot, czy w ogóle piszącym tegoroczny egzamin dojrzałości osobom? Ja nie wiem, czy tak można powiedzieć, żeby jak ktoś się przygotowywał, to powinno być dobrze, a no co, no jakiś zadań się zawsze tam nie umie, coś trzeba pokminić, każdy orze jak może. Delta była? Była. Zmora tegorocznych maturzystów delta, czy to tak od zawsze było, czy po prostu delta i trzeba liczyć tą deltę całe życie, jak uważacie? Delta najlepsza. Uwielbiam jej używać. Chyba 100%, tak patrzę po minach, po tych nastrojach, że chyba jest dobrze. No, ja uważam ogólnie, że lepiej poszła mi część humanistyczna, czyli polski, angielski. Z matematyką nigdy nie miałam po drodze, ale zrobiłam wszystkie zadania, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Powiedzcie, jakie tam zadania w ogóle były? Czy ćwiczyłyście takie zadania wcześniej? Czy coś nowego, coś zaskoczyło was? Raty spłacone, kwadraty policzone. Robiliśmy podobne zadania, ale była zagwozdka przy niektórych. Raty były, tak, na maturze? Tak, były. Z o Adamie Glapińskim też było? Stopy procentowe? Nie. Nie. Ale bardzo, raty to nas zaskoczyły po prostu, że ciężkie zadanie. Ale ogólnie ta reszta była bardzo w porządku. Taka. Dziewczyny, już wiecie, że z ratami w życiu trzeba uważać. I tutaj jeszcze mamy pana. Powiedz, jak tobie poszła ta matura i co ewentualnie maturzystów mogło tam zaskoczyć? Ja się jakoś dużo nie przygotowywałem do tej matury, ale wydaje mi się, że jakieś 60% z tego będę miał. Nie była jakaś trudna, jedynie zaskoczyło to właśnie zadanie z tymi ratami. Przybliżcie to zadanie z tymi ratami, jeśli pamiętacie. Oj, to było... Że panie pomogą. To było tak, że pan zapłacił, nie wiem, 8 tysięcy ileś tam złotych i do tego jeszcze było, że spłacał w 18 ratach, gdzie każda kolejna rata była obniżona o 30 zł. Różnica między nimi równała się 30 zł. No i trzeba to było obliczyć, no i my tu wykorzystaliśmy ciąg arytmetyczny, więc to w sumie dobrze. Niewiele osób tam może polec na tym zadaniu, tak? Tak, tak, tak. Chociaż, że to było zadanie za 2 punkty, to trzeba było się wysilić przy tym trochę. A może też często przyjmuje się taką właśnie technikę, że skoro 2 punkty i tak to zadanie wymaga dużo myślenia, to zostawiamy, robimy kolejne. No ogólnie każde punkty się liczą tak naprawdę i nawet co za te 2 punkty, nawet jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, to warto policzyć, bo na niektórych nawet tych, co są, mają więcej punktów, to dzisiaj na przykład było łatwiejsze, to co za 5 punktów było jedno zadanie i ogólnie było łatwiejsze nawet od tych, co mają mniej punktów. Tak. Jeszcze 2 plus 2 razy 2. 2 plus 2 razy 2 to mamy 6. Sześć mamy, proszę państwa. No chyba nie, 2 razy 2 to 4. Nie, no dobrze, żartowałem. Chciałem was złapać. Nie, dziękujemy bardzo. Tak, tak, wszystko dobrze. Nie osiem, tak, tak. Panowie, świeżo po maturze, powiedzcie, jakie wrażenia, co z matematyki mogło najbardziej zaskoczyć, a co mogło nie zaskoczyć? Ja myślę, że najbardziej zaskoczyły nas zadania, zwłaszcza liczenie rat. To było bardzo trudne, ale myślę, że daliśmy sobie radę. Jak to w życiu dorośli mają raty, więc trzeba pewnie coś wiedzieć na ten temat, tak? Mi się nie wydaje, że to nie było aż takie trudne. W poprzednich latach się wydawały trudniejsze, jak się przerabiało te matury. Ale już się dowiedziałem, że raty były za 2 punkty. Dla mnie mogły być dla 4, nawet ich nie zrobiłem. Liczę na zadania zamknięte. Jakie są twoje wrażenia? No dla mnie te raty na przykład przykładowo zrobiłem dobrze, mi się wydaje, więc mogłyby być bardziej punktowane, a reszta zadań też poszła mi w porządku, więc jestem dobrej myśli. Powiedzcie, co jeszcze znaleźliście, bo wszyscy o tych ratach, tak nie wiem, czy to na topie są teraz te kredyty, raty, czy coś innego też takiego było, co mogło zaskoczyć maturzystów tegorocznych? No takie typowe jak w poprzednich latach, typu obliczenie jakichś brył obrotowych oraz nieobrotowych, tylko grania stosupu. No i zadania, które się powtarzały, tylko inne wartości miały, więc dla mnie to nie było jakieś duże zaskoczenie. Jeszcze na koniec 2 plus 2 razy 2. Ja, 4. 4. Jeszcze raz, jakie 2 plus 2 razy 2. 6.